Hej, witam w Górach Sowich, zapraszam na trasę rowerową z Przełęczy, z Woliborskiej do przez Przełęcz Srebrną Górę do Barda. Spałem tu z Danielem i z Krystianem, ale tu zarosło. 2 lata temu bodajże. Na 3-dniowym rajdzie pieszym. Pierwsza noc był w Zagórzu Śląskim. Drugi tutaj. 40 parę kilometrów przeszliśmy w 3 dni. Po górach z ciężkimi plecakami. Jedziemy dalej. Pogoda nie sprzyja, kropi deszcz. Wcześniej była ulewa. Ale jedziemy w stronę Twierdz w Srebrnej Górze. Zobaczymy, co z tego będzie. No tylko mnie większy deszcz może przepędzić do powrotu. Na razie jest dobrze. Lekko mokro, ale jeszcze jest ok. 18-19 zapowiadałem większy deszcz. Na razie jest przed 15, więc mam trochę jeszcze czasu. Po chwili znowu piękny widok. Mam 4 km przejechane dopiero. Jedziemy teraz trochę w dół, by potem znowu w górę. Nazywa się Kamień Trzech Granic. Jedziemy. Na szczęście nie trzeba było prowadzić długo roweru. 665 metrów nad poziom morza. Było 750. Znowu zaczyna padać, a już było dobrze. O, odwrót już ciężko, bo już odjechałem prawie 8 km. Chyba już bliżej mam do Twierdzy w Srebrnej Górze niż do Przełęczy Woliborskiej, gdzie stoję samochodem. Jadę w stronę Twierdzy, już widać tam kawałek, pierwszą Twierdzę Srebrnogórską. Lewa, napieprza cały czas. Jestem już tuż przed Srebrną Górą, już pierwsze Twierdze są. Jestem mega mokry, przesiąknięty, muszę jakieś schronienie znaleźć pod dachem, bo do tej pory jeszcze się nie udało. Trzeba sprawdzić mapę, gdzie jestem. Na razie. Można się ogrzać. Po osuszeniu się pół godziny jedziemy dalej. Aczkolwiek skracam trasę, nie mogę jechać do Barda, bo to jest za duże ryzyko przymoknięcia ponownego. Prognozy nie są optymistyczne. A mamy godzinę 16. Skracam trasę o połowę, jadę już w stronę Przełęczy Woliborskiej, tym razem powrót asfaltem. Mam nadzieję, że dojadę bez deszczu. Jestem mokry jak kura.
Chciałbym do Barda pojechać, ale bez szans. Mam pełno wody w butach. Koszulka mokra. Trzeba wykorzystać ten moment, że nie pada i zawijać się w drogę powrotną. Wyjeżdżamy z Srebrnej Góry w stronę Woli Bożej i potem pod górę asfaltem na przejęć woliborską. Bardzo zaatakujemy innym razem, jak będzie lepsza pogoda. No i mamy zmianę planów, jednak nie wracam. Wyszło słońce. Trudno, ryzykuję, jadę dalej. Jestem w Nowej Wsi Kłodzkiej. Kieruję się w stronę Wojborza i dalej jadę w stronę Barda. Aż do tego miasteczka. Nad Nysą Kłodzką z Barda będę wracał już częściowo asfaltem, częściowo drogą szutrową wzdłuż Gór Sowich do miejsca startowego. Oby tylko zdążył przed większym deszczem. Nie wiem, ile mi to czasu zajmie. Przeszkłem. Co prawda buty są całe przemoknięte, ale jadę i się pomału suszę w trasie. Chcę dojechać do Barda. Na razie pogoda sprzyja. Susza się podczas jazdy. Najgorzej buty. Reszta to szybciej przyschnie. Dwudziesty kilometr. Piękne tereny, tutaj Góry Sowie, tam w oddali widać Góry Złote, przed Złotym Stokiem, tam dalej jest Kłodzko, za Polaną. Do Barda jeszcze jakieś 10 km. Po tej stronie mamy już Nysę Kłodzką. Spływu pontonem nie widać, bo pogoda niekorzystna. Dużo wody po ulewnym deszczu. Płyną na pontonach z parasolką.
Za chwilę bardzo i trzeba będzie się zastanowić, czy wracać 30 ponad kilometrów powrotną drogą, już inną, asfaltową, ale raczej w deszczu, czy wracać może pociągiem, jeśli jest. W chwili witamy w Bardzie Śląskim. Jeszcze z tej strony nigdy nie wjechałem do Barda. Jest słynna bazylika. Kieruję się na dworzec kolejowy, zobaczę, czy czasami nie ma pociągu do Kamieńca i do Dzierżoniowa podczas przesiadku. Tutaj chyba jest rynek do góry, tak. A my wjeżdżamy na uliczkę, gdzie znajduje się bazylika. Bazylika mniejsza. Dawno tu nie byłem. Tu już po lewej jest Nysa Kłodzka. Tu się kończą spływy pontonowe. Bardzo fajne zresztą. Płynąłem tym spływem w jednym moim chyba pierwszym filmie na YouTube. Trzydniowy rajd pieszy po górach Sowich. Pierwsze trzy odcinki w ogóle na YouTubie moje. Wjeżdżamy do słynnego starego mostu. Stary most, nawet jest jakaś kawiarnia. Już widać starą czeską architekturę. Przyjechałem stamtąd. Przed chwilą, pół godziny temu było słońce, a teraz nagle chmury, deszcz, na szczęście tylko kropi, no ale nie jest korzystnie. Rondo zrobili. Dobra, jedziemy na dworzec, to już tutaj za skrzyżowaniem. Ciekawe, czy jest pociąg jakiś. Dojechaliśmy. Bielawy nie ma. Dzierżoniów. 19:14. Późno. Cholera. To jest za 2 godziny. Nie za bardzo. Bardziej nad przełomem Nysy Kłodzkiej jest jedno ze wzgórz, na którym umiejscowiony jest krzyż. Legenda głosi, że z tej skarpy, tam gdzie stoi, spadł kiedyś harcerz. Wersji jest kilka, ja słyszałem o takiej. Przepiękny widok jest tam z góry. Widać cały ten przełom Nysy Kłodzkiej i panoramy Barda Śląskiego. Raz w życiu tam byłem, polecam, jeśli ktoś tutaj będzie w okolicy. Ponadto jest bazylika do zwiedzenia i starówka. Oczywiście spływ pontonem lub kajakiem po Nysie też zalicza się do super atrakcji. Pociąg mam za 2 godziny, więc raczej decyduję się na powrót na rowerze. Piękny stary rzyneczek w Bardzie. Koniec asfaltu w Bardzie. Wyjechałem z miasta, jedziemy
trochę skrótem przyszczędzić na czasie, bo jest 17:30. Tu się zaraz będzie za godzinę półtorej robić ciemno, a ja mam jakieś, myślę, spokojne jeszcze 2 godziny jazdy. Jedziemy teraz do wsi Kotworów, potem będę się kierował na Jemne, no i muszę jakoś do Jadownika dojechać. Tak oto wyjechałem z góry, pierwszy raz na tej trasie dzisiaj. Stąd dojedziemy do wioski i dalej asfaltem, potem może znowu drogą polną, aby jak najkrócej, jak najszybciej do Wsiałęcie Woliborskie, gdzie stoi samochód. I tym grzbietem Gursowich przejechałem do Barda. Zjechałem z tamtej strony góry, teraz tędy powrót. No jeszcze trzeba potem wjechać na Przęcz Woliborską z powrotem, ale jedziemy na razie tędy. Właśnie zagrzmiało. Niedobrze. Chyba koniec na dziś. Nie wygram już z tą pogodą. Przyroda sobie górski dzisiaj 1-0. Te chmury już zejść nie mogą. Straty ponadto. Uszkodzony buzer zalany w telefonie od deszczu i rozwalony uchwyt rowerowy. Ciuchy wysną. Dojechałem do Jemnej na przystanek jakieś 15 km po Bardzie, ale nadeszła 3. pompa. Taka mocna, że to już chyba koniec mojej wycieczki. 50 km ujechałem. Do Przełęczy mam jeszcze jakieś 15 km, ale nie dam rady już w takim mocnym deszczu jechać, więc zadzwoniłem po wujka. Przyjedzie samochodem, pojedziemy na Przełęcz. Odbiorę moje auto, wrócimy tutaj. On poczeka tu z rowerem, załaduje. Wszystkie rzeczki pod górami i w górach przybrały. Ponoć dzierżoniowe tyle deszczu spadło, że rzeka na ulicy płynie. No, ja w tym czasie na rowerze. To tyle. Żegnam się z Jemny i do zobaczenia.